Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj na tapecie mamy grę Cosmopolis Galivan. Gra z 85 roku firmy Nijibutsu, jakoś tak, nie wiem. Mam nadzieję, że nazwy nie przekręciłem, bo przez chwilę tylko się wyświetlała. No, chodzimy takim hipkiem i tutaj trzeba zbierać jakieś dziwne rzeczy, strzelać i tak dalej, czyli taka platformóweczka fajna. No, gatunek taki, który po prostu lubię. Tak jak to było w zwyczaju, wrzucamy na początek 3 żetoniki, żeby zorientować się, o co w tej grze wchodzi tutaj... Aha, punktację tu mamy. Nijibutsu, o! Jakaś taka firma. Dobrze, 3 żetoniki poszły. Start jest. No i lecimy. Aha, czyli tym... Aha, tu możemy... Skoczyć możemy w górę sobie też. O! Czekajcie. O, mam już broń jakąś. O! No. W tą stronę iść, no dobrze. O, patrzcie, jak ja wysoko skaczę. Ho, ho, ho. O, skoczyłem wyżej, ale straciłem uzbrojenie. No niestety po mnie. W tą stronę mi się nie dobrze. O! Dobra, w górę. A nie, teraz w dół mam iść. Prosto. Tu strzałeczka mi pokazuje jak. O, zestrzeliłem bombę. I mnie zestrzelili. No dobrze, idziemy dalej. O, z powrotem mam uzbrojenie, ładnie. Aha, czyli mogę jeszcze kucać sobie. Aha, schodzimy, dobrze. Tu, ładnie. Oj, coś mi tam trafiło. Oj. No i po mnie. 3 życia mi chyba zostały. Z tego, co tutaj w dolnej, lewej części ekranu widać. O. A nie, czekajcie. Na dół mam iść? No i co teraz? A! Tego mam cudaka strzelać. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. O, i po mnie. Dobra. Uciekamy. A, zabrali mi kolejne życie, no niestety. O, tego to jeszcze nie było. O, to chyba jest
najsilniejsza broń, bo widzę, że najbardziej reaguje ten stwór. A. Koniec gry. Czy jest kontynuacja? To trzeba pytanie sobie zadać. Chyba nie ma. G. E. L. A dalej można jeszcze. E. K. Galek. End. Które ma miejsce? Szóste. No widzicie. A, mam jeszcze dwa kredyty. Czyli to ja cały czas jechałem na jednym kredycie, słuchajcie. No to pięknie. Dobra, to lecimy dalej. Bo ja myślałem, że przez chwilę, że już tam... Tu nie ma kontynuacji właśnie, to jest trochę ten ból. No ale teraz już wiemy, o co chodzi, także myślę, że będzie lepiej. O, pyk. A, tu mam sprężynę. Sprężyna. O, pyk. Aj. Dobra. Dobra, ładnie. Czyli teraz tym mogę ich załatwiać w pięknym stylu. Dobra, poczekajmy, bo te pociski tutaj latają. Jak zwariowane. O, tutaj znowuż możemy sobie to wziąć. Ten rozpraszacz, czy jakkolwiek to się nazywa, nie wiem. A! No i w dół. A, i tam jest ten. Dobrze. To jakiś znowuż forma. A nie, czekajcie, w tą stronę mam iść. Widzicie? Nie, no poczekajcie. W tą i teraz tutaj. Dobra. I w dół teraz. Jak mam w dół? Jak nie mogę w dół? A, tędy, dobrze. O! Dobra. O, tutaj. A, i znowuż mamy tego stwora, dobra. Wiem już, o co kamana. No, teraz mi lepiej poszło w tej rundzie. No i patrzcie, kurczę. Ja strzelam, a te pociski przelatują przez ten... przez tego cudaka. Nie wiem, czy widzicie. No teraz nie. Tylko, że ja muszę chyba się wychylić. Do góry muszę strzelać. Patrzcie. Bo jak strzelam niżej, to ten pociski przelatują przez tego stwora. Jakoś wyżej, czy... No nie wiem już. Sam. A. Widzicie, jak niżej celuję, to po prostu... Stoi teraz też przeleciały. O, udało się. No. Czyli praca nie poszła na marne. A tu co? A, spadłem, dobra. Myślałem, że tu coś trzeba robić, tylko teraz w którą stronę mam iść? Chyba w tą. O. Dobra, weźmy sobie to coś. Ojejku, ile tu przeciwników. Ale to jest najlepsze. Ten rozpylacz. Dobrze się tym gra. O! Aha, jeszcze jedno życie zostało. No dobrze, dobrze. Ajajaj. Aha, nie mam broni. No i koniec. No zobaczmy, czy jest spis. Jest spis, oczywiście, że jest. G. E.
Gelek. Miejsce czwarte. No dobrze. To na dzień dzisiejszy ode mnie tyle. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji kanału i łapkowania w górę bądź w dół. No i oczywiście do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do jutra. Cześć!